Dzień dobry, witam Was jak zwykle bardzo serdecznie. Dzisiejszy materiał nie jest może komentarzem dotyczących aktualnych wydarzeń ze sceny politycznej. Nie komentuję aktualnych wybryków ani opozycji, ani koalicji. W dzisiejszym materiale chciałbym, abyśmy wspólnie przyjrzeli się wojnie na Ukrainie. Wojnie, ale nie od strony ludzkich dramatów, cierpienia, ale od zaplecza, od kulis. Przyjrzyjmy się, jak doszło do wybuchu wojny i eskalacji konfliktu. No i najważniejsze, kto kręci lody na tym przedsięwzięciu i jakie będą społeczne i polityczne konsekwencje już po zakończeniu działań wojennych. Być może dzisiejszy materiał będzie miał nieco poważniejszy przekaz niż do tej pory, ale starałem się, aby był on maksymalnie pozbawiony emocji. Chciałem wojnę jako zjawisko poddać chłodnej analizie na przykładzie wojny na Ukrainie. Ostrzegam, że ten materiał może być najdłuższym jaki do tej pory opublikowałem na moim kanale. Zatem jeżeli ten film oglądasz w wygodnym fotelu lub na kanapie, to przygotuj sobie coś dobrego do picia. A jeżeli obejrzysz ten materiał do końca, to bardzo proszę, zostaw w komentarzu pod filmem Hasło Jestem. No i oczywiście zostaw łapkę w górę, a będzie to dla mnie sygnał, że jest sens nagrywać tego typu materiału więcej. A jeżeli uznasz to za stosowne, zawsze możesz postawić mi wirtualną kawę poprzez serwis Bajkofi. W opisie na dole filmu, znajdziesz link do jednorazowego wsparcia kanału. A tym z Państwa, którzy do tej pory przekazali wsparcie, serdecznie dziękuję. Szczególne podziękowania chciałbym skierować do Mr. Clover, Darek KK, Oleg Polek oraz Gregorowi76. Bardzo Wam dziękuję za wyjątkowe wsparcie przekazane w sierpniu i zgodnie z obietnicą wysyłam do Was we wrześniu specjalne widokówki. O treści politycznej, ale z osobistymi podziękowaniami. Dzisiejszy materiał poświęcam konfliktowi, a w zasadzie wojnie, jaka toczy się pomiędzy Rosją a Ukrainą. Temat ten od samego początku budzi wiele emocji i kontrowersji. Spróbujmy przyjrzeć się konfliktowi na Ukrainie i odpowiedzieć sobie na pytanie, komu wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą jest najbardziej na ręką? Kto się na niej wzbogacił? Kto czerpie z niej największe korzyści? W każdym konflikcie, no może poza tymi religijnymi, zawsze chodzi o pieniądze. Przyjrzyjmy się zatem, jak wygląda tło konfliktu na Ukrainie i zobaczmy, kto czerpie z niego korzyści finansowe. Na początku chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że w dzisiejszym materiale nie jest moim celem rozstrzyganie, kto w tym konflikcie ma rację, a kto nie. Moim celem jest przedstawienie argumentów obu stron konfliktu, abyśmy mogli spojrzeć na całą sytuację bez ideologicznych uprzedzeń. Rosja od dawna twierdzi, że NATO rozszerza swoje wpływy na wschód, co jest sprzeczne z obietnicami, jakie miały zostać złożone jeszcze za czasów Michaiła Gorbaczowa. Według Gorbaczowa zachodni przywódcy zapewniali go, że NATO nie przesunie się poza linię Odry. Jednak te zapewnienia nigdy nie zostały spisane na papierze. Były to jedynie słowa, które dziś nie mają żadnej formalnej mocy. Gorbaczow, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, później stał się sojusznikiem Putina, popierając nawet aneksję Krymu przez Rosję. To bardzo interesujące, że mimo możliwości wygodnego życia na Zachodzie, Gorbaczow wybrał trudne życie w Rosji w imię interesów swojego kraju. Życie w Związku Radzieckim, jak i w całym bloku wschodnim nigdy nie należało do łatwych. Dla Rosjan, upadek Związku Radzieckiego był Dramatycznym wydarzeniem. Rosja na lata straciła status mocarstwa, a obywatele zostali zaślepieni i omamieni przez zachodnie obietnice dobrobytu. Udało się nielicznym, a upadek państwa i wielka korupcja była dla Rosji po prostu zabójcza. Próba adaptacji zachodnich koncepcji do wschodnich warunków zakończyła się wielką katastrofą gospodarczą. Związek Radziecki nigdy nie został pokonany militarnie. Upadł pod ciężarem własnych wewnętrznych problemów, które zostały spotęgowane przez zachodnie wpływy. Zachód pokonał Związek Radziecki przy użyciu propagandy sukcesu i broni ekonomicznej. Dopiero dojście Putina do władzy przywróciło Rosji siłę gospodarczą i polityczną. Rosja nigdy nie była zachodnią demokracją i nigdy nią nie będzie. Warto o tym pamiętać i to zrozumieć, analizując dzisiejszą sytuację. Dziś już niewiele osób pamięta, iż w grudniu 2021 roku w akcie desperacji Rosja zaproponowała Stanom Zjednoczonym podpisanie traktatu, który miałby zagwarantować, że NATO nie będzie rozszerzać się na kraje byłego Związku Radzieckiego, w tym na Ukrainę. Jednak USA odrzuciły tę propozycję, co wprowadziło oba świate na kurs kolizyjny. Moment, w którym Putin przedstawił swoje żądania, no nie był najlepszy. W Stanach Zjednoczonych dokonywała się zmiana władzy. Ustępował prezydent Trump, a jego miejsce zajmował Joe Biden. Putin mógł liczyć na to, że Rosja zdąży odnieść zwycięstwo, zanim nowy prezydent połapie się o co w tym wszystkim chodzi. Jednak wydarzenia potoczyły się inaczej. Kijów, który miał być szybko zdobyty, stawił silny opór. Kluczowym elementem okazały się drony, które zaskoczyły rosyjską armię. A wsparcie zachodu zaczęło napływać już od marca 2022 roku i trwa w zasadzie nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Pomoc, którą Ukraina otrzymała od Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, wyniosła do tej pory prawie 180 miliardów dolarów. Największym dostawcą sprzętu wojskowego były do tej pory Stany Zjednoczone, które przekazały Ukrainie ponad 50 miliardów dolarów w formie sprzętu wojskowego. Niemcy, Wielka Brytania i Dania również dostarczyły Ukrainie znacznej ilości uzbrojenia. Jednak warto zauważyć, że ta pomoc była niezwykle zróżnicowana. Od amerykańskich HM-2 Bradley po niemieckie Mardery. Każdy kraj wysyłał na Ukrainę sprzęt, który miał na swoim wyposażeniu, co stwarzało wyzwanie w jego efektywnym wykorzystaniu przez ukraińską armię. Należy zauważyć, iż biorąc pod uwagę ilość wyposażenia bojowego będącego na wyposażeniu, w stosunku do tego, ile zostało Ukrainie przekazane, to Polska praktycznie dokonała rozbrojenia swoich sił pancernych oraz lotniczych i poniosła największy koszt ze wszystkich krajów koalicji antyputinowskiej. Nie tylko rodzaje sprzętu były zróżnicowane, ale także ich kaliber. Każdy rodzaj uzbrojenia wymagał innego rodzaju pocisków, co dodatkowo skomplikowało sytuację. Słuchajcie, przede wszystkim logistyka, no trzeba zapewnić odpowiednią amunicję do hałbit, do tych wszystkich czołgów, które tam się znalazły, tak? Naprawy. No, wiecie... Trzeba mieć narzędzia. Amerykanie używają systemu calowego. My używamy systemu metrycznego. Także trzeba mieć różne rodzaje, chociażby nawet im narzędzi, którymi dokonuje się napraw tych systemów. Tak. Ukraińscy żołnierze musieli nauczyć się obsługiwać sprzęt z różnych krajów, co wymagało ogromnej elastyczności i szybkiej adaptacji. Czy jednak ta pomoc była całkowicie bezinteresowna? Warto zadać to pytanie, zwłaszcza że niektóre z dostarczanych rodzajów uzbrojenia były już przestarzałe lub wychodziły z użycia w krajach zachodnich. Wysyłając ten sprzęt na Ukrainę, kraje te mogły uniknąć kosztów jego utylizacji. Niektórzy twierdzili, że zarówno Putin, jak i członkowie NATO dokonali utylizacji przestarzałego sprzętu na Ukrainie, robiąc miejsce na bardziej nowoczesne jednostki. Pomimo ogromnego wsparcia dla Ukrainy, Zachód nie dążył do całkowitego obalenia Putina. Była zgoda na osłabienie Rosji, ale nie na, ale nie na jej całkowite zniszczenie. Rosja nadal pozostaje ważnym graczem na arenie międzynarodowej, a Putin, pomimo licznych wrogów, no, nie ma dla niego żadnej alternatywy w Rosji. Jego obalenie mogłoby doprowadzić do katastrofalnych skutków, w tym do wybuchu konfliktu nuklearnego. Polityczne kalkulacje Zachodu w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej są skomplikowane i wielowątkowe. Wojna ta nie tylko przetestowała zdolności Zachodu do wspierania demokracji i suwerenności, ale również ujawniła strategiczne interesy i priorytety głównych mocarstw, takich jak Stany Zjednoczone, kraje Unii Europejskiej oraz NATO. Jednym z kluczowych założeń Zachodu jest konieczność powstrzymania Rosji przed dalszą ekspansją. Od czasu dokończenia zimnej wojny rozszerzenie NATO na wschód było postrzegane przez Zachód jako sposób na stabilizację regionu i ochronę nowych demokracji przed rosyjskimi wpływami. Jednakże dla Rosji poszerzenie NATO było zawsze postrzegane jako zagrożenie dla jej strefy wpływów. Zachód, świadomy obaw Moskwy, balansował pomiędzy chęcią wsparcia suwerenności Ukrainy a uniknięciem pełnaskalowego konfliktu z Rosją. W grudniu 2021 roku Rosja w akcie desperacji zaproponowała Stanom Zjednoczonym podpisania traktatu, który miałby zapewnić, że NATO nie będzie rozszerzać się na kraje byłego Związku Radzieckiego. Propozycja ta była jednak przez Zachód zignorowana. Dla USA i sojuszników w NATO spełnienie żądań Rosji oznaczałoby de facto akceptację rosyjskich roszczeń i podważenie zasady wolnego wyboru sojuszy przez suwerenne państwa. Zamiast tego Zachód postanowił zwiększyć swoją obecność militarną na wschodniej flance NATO, wysyłając jasny sygnał, że nie zamierza ulegać presji Moskwy. Kalkulacje polityczne Zachodu obejmowały również demonstrację jedności i determinacji w obliczu rosyjskiej agresji. Decyzja o wsparciu Ukrainy w postaci dostaw broni, sankcji gospodarczych nakładanych na Rosję oraz pomocy humanitarnej była, jed... była jasnym sygnałem, że Zachód nie zamierza pozostawić Ukrainy samej sobie. W szczególności Stany Zjednoczone, które dostarczały największą ilość pomocy wojskowej, chciały pokazać, że są gotowe bronić zasad demokratycznych i prawa międzynarodowego, a może bardziej swojej strefy wpływów. Jednakże wsparcie to było również obarczone ryzykiem. Zachód musiał balansować pomiędzy chęcią pomocy Ukrainie, a uniknięciem eskalacji konfliktu, która Mogłaby przewozić się w wojnę na pełną skalę między NATO a Rosją. Kluczowym elementem polityki Zachodu było więc zapewnienie, że Ukraina otrzymuje wystarczającą pomoc do obrony, ale nie tak dużą, aby mogła prowadzić ofensywne działania przeciwko Rosji i to na jej terytorium. Taki balans miał na celu utrzymanie strategicznej równowagi i uniknięcie ryzyka bezpośredniego zaangażowania NATO w konflikt. Dziś już wiemy, że Ukraina otrzymała zgodę USA na atakowanie Rosji na jej terenie. Przypominam, że do tej pory działania wojenne w zasadzie odbywały się na spornym terenie dwóch zbuntowanych z punktu widzenia Ukrainy republik. Europa i Stany Zjednoczone sięgnęły również po narzędzia, jakimi są sankcje gospodarcze. Sankcje gospodarcze nałożone na Rosję były jednym z najważniejszych elementów politycznej kalkulacji Zachodu. Sankcje te miały na celu osłabienie rosyjskiej gospodarki. A tym samym ograniczenie zdolności Kremla do finansowania wojny. Obejmowały one szeroki zakres działań, od zamrożenia aktywów rosyjskich oligarchów po restrykcje handlowe i finansowe. Jednakże skuteczność sankcji była kwestią debaty. Rosja dzięki rezerwom walutowym i dochodom z eksportu surowców zdołała przetrwać pierwszy szok, a niektóre kraje, takie jak Chiny czy Indie, Wciąż handlują z Rosją, co osłabia efekt nakładanych sankcji. Dodatkowo, Zachód musiał zmierzyć się z własnymi konsekwencjami gospodarczych sankcji, takimi jak wzrost cen energii, co wzbudziło niepokój społeczny i polityczny w wielu europejskich krajach. Unia Europejska, mimo ogólnej jedności w potępieniu rosyjskiej agresji, zmagała się z wewnętrznymi napięciami dotyczącymi sposobu prowadzenia polityki wobec Rosji. Kraje takie jak Niemcy, które były Uzależnione od rosyjskiego gazu miały trudności z rezygnacją z tych dostaw i, i wprowadzeniem ostrzejszych sankcji. Z kolei kraje Europy Wschodniej, takie jak Polska czy kraje bałtyckie, naciskały na, trwa, na twardsze działania wobec Rosji. W efekcie polityka Unii Europejskiej wobec Rosji była wynikiem kompromisu pomiędzy różnymi interesami narodowymi. Unia Europejska starała się utrzymać jedność, ale różnice w podejściu do Rosji. Ujawniały ograniczenia w prowadzeniu wspólnej polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa. Zachód, wspierając Ukrainę, realizuje również długoterminowe cele geopolityczne, takie jak osłabienie rosyjskiej pozycji w Europie Wschodniej i Centralnej, a także przeciwdziałanie chińskim wpływom w regionie. Stany Zjednoczone, prowadząc globalną politykę. Dążyły do zmniejszenia swojego zaangażowania w Europie, jednak wojna na Ukrainie zmusiła je do ponownego skoncentrowania, się, skoncentrowania uwagi na starym kontynencie. W tym kontekście wojna na Ukrainie jest postrzegana jako kluczowy element w globalnej rywalizacji mocarstw, w której Zachód stara się utrzymać swoje wpływy i zapobiec powstaniu nowych osi strategicznych pomiędzy Rosją, Chinami, a innymi autorytarnymi reżimami. Społeczne reakcje na wojnę rosyjsko-ukraińską były zróżnicowane zarówno w samej Ukrainie, jak i na arenie międzynarodowej. Wojna ta wpłynęła na zmiany postaw, w solidarność narodową, a także na podziały wśród społeczeństw zachodnich, które odczuwały skutki konfliktu na własnej skórze. Na początku wojny Zełański, prezydent Ukrainy, cieszył się ogromnym poparciem. Jego prezydentura była krytykowana za brak doświadczenia politycznego i niewystarczające reformy. Jednakże rosyjska agresja zjednoczyła społeczeństwo ukraińskie wokół Zełańskiego, który stał się symbolem oporu wobec rosyjskiej inwazji. W obliczu zagrożenia Ukraińcy zjednoczyli się, a poparcie dla prezydenta gwałtownie wzrosło, osiągając rekordowe poziomy. Solidarność narodowa. Objawiła się również w masowym zaangażowaniu obywateli w obronę kraju. Setki tysięcy Ukraińców wstąpiło do sił zbrojnych, a miliony innych zaangażowały się w różne formy wsparcia, od wolontariatu po pomoc humanitarną. No i cóż, potem okazało się, że to nie było takie do końca bezinteresowne, że cała masa tych ludzi zaczęła tą pomoc rozkradać, handlować się na bazarach, a jeszcze więcej ludzi dało nogę na zachód. To tyle propagandy. Konflikt na Ukrainie miał również swoje ciemne strony. W miarę trwania walk, znużenie wojną zaczęło narastać. Poparcie dla Załęskiego, choć wciąż wysokie, zaczęło powoli maleć, zwłaszcza w obliczu trudności gospodarczych i niepewności co do przyszłości. Społeczeństwo ukraińskie, które z początku było gotowe do największych poświęceń, zaczęło dostrzegać koszty wojny, zarówno w wymiarze ludzkim, jak i materialnym. W krajach zachodnich reakcje społeczne na wojnę były początkowo pełne solidarności z Ukrainą. Wiele krajów, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli w takich krajach jak Polska, przyjęło miliony ukraińskich uchodźców, oferując im schronienie, wsparcie materialne i psychologiczne. Społeczeństwa te wykazały się ogromnym zaangażowaniem, organizując zbiórki, manifestacje poparcia i różne inne inicjatywy pomocowe. Jednakże w miarę przedłużania się konfliktu zmęczenie wojną zaczęło być coraz bardziej odczuwalne. Rosnące ceny energii, inflacja oraz niepewność gospodarcza zaczęły wpływać na nastroje społeczne w Europie. W niektórych krajach, takich jak Niemcy, Włochy czy Francja, pojawiły się głosy domagające się zakończenia wsparcia dla Ukrainy lub przynajmniej jego ograniczenia. Argumentowano to, że przedłużanie wojny prowadzi do dewastacji gospodarki. Rządzący starali się balansować pomiędzy presją ze strony Unii Europejskiej a potrzebami własnej gospodarki. To z kolei prowadziło do rosnących napięć wewnętrznych, które czasami przeradzały się w protesty przeciwko polityce rządów. Poza Europą reakcje na wojnę były zróżnicowane. W wielu krajach rozwijających się, takich jak Indie, Brazylia czy kraje afrykańskie, wojna na Ukrainie była postrzegana jako konflikt europejski mający niewielkie znaczenie dla ich własnych interesów kraje te borykające się z własnymi problemami były bardziej zainteresowane utrzymaniem dobrych relacji handlowych z Rosją niż zaangażowaniem się w europejski konflikt w Chinach oficjalne stanowisko było neutralne choć z wyraźnym skłonem w kierunku wspierania Rosji chińska propaganda często podkreślała hipokryzję zachodu krytykując jego Interwencje wojskowe w innych częściach świata i porównując je do rosyjskich działań na Ukrainie. W sumie globalna opinia publiczna była podzielona, co odzwierciedlało różnice w interesach geopolitycznych i ekonomicznych różnych regionów w różnych regionach świata. Wojna na Ukrainie, choć była centralnym wydarzeniem dla Europy i Stanów Zjednoczonych, nie miała takiego samego znaczenia dla reszty świata, co pokazywało złożoność globalnej polityki. Konflikt rosyjsko-ukraiński miał głęboki i wieloaspektowy wpływ na gospodarkę zarówno Ukrainy, Rosji, jak i reszty świata. Konflikt ten wywoływał poważne zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw, doprowadził do gwałtownych wzrostów cen surowców i zmusił wiele krajów do rewizji swoich strategii energetycznych i gospodarczych. Ukraina przed wojną była krajem o gospodarce rozwijającej się, z dużym potencjałem w sektorze rolnictwa i surowców naturalnych. Jednak wojna zniszczyła znaczne części infrastruktury przemysłu oraz systemu transportowego. Porty na Morzu Czarnym, które były kluczowe dla ukraińskiego eksportu zboża, zostały zablokowane lub zniszczone, co doprowadziło do dramatycznego spadku eksportu i co za tym idzie dochodów państwa. Ale wystarczył rok, aby ta niby zniszczona infrastruktura została odbudowana. No i dziś mamy sytuację, w której ukraińskie zboża zalewają Europę, ale już na kołach. Szacuje się, że ukraińska gospodarka skurczyła się o ponad 30% w ciągu pierwszego roku wojny, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu bezrobocia i ubóstwa. Rząd ukraiński, zmagając się z rosnącym długiem i brakiem funduszy, zmuszony był do drastycznych cięć w wydatkach publicznych oraz do zwiększenia podatków, co do, dodatkowo dociążyło i tak już cierpiącą gospodarkę. Pomoc zagraniczna, choć niezbędna do przetrwania, była często niewystarczająca, aby pokryć wszystkie potrzeby kraju. Wysokie koszty obsługi długu oraz konieczność spłaty pożyczek w przyszłości stanowić będą poważne wyzwania dla Ukrainy, która będzie musiała zmierzyć się z odbudową swojej gospodarki po zakończeniu konfliktu. Dla Rosji sankcje nałożone przez Zachód miały na celu odcięcie kraju od globalnych rynków finansowych i handlowych, co miało Osłabić jej zdolność do prowadzenia wojny. Wprowadzenie restrykcji dotyczących eksportu technologii, zamrożenie rezerw walutowych oraz ograniczenie dostępu do międzynarodowego systemu bankowego SWIFT miały poważny wpływ na rosyjską gospodarkę. Pomimo, że Rosja zdołała utrzymać stabilność gospodarczą, przynajmniej na krótką metę, dzięki znacznym rezerwom walutowym oraz dochodom z eksportu surowców, Energetycznych takich jak ropa naftowa i gaz ziemny. W odpowiedzi na sankcje Rosja skierowała się w stronę Azji, zacieśniając relacje handlowe z Chinami, Indiami i innymi krajami, które były chętne do skorzystania z tańszych surowców. Jednakże w dłuższej perspektywie izolacja gospodarcza może mieć poważne konsekwencje dla Rosji. Utrata dostępu do zaawansowanych technologii, spadek inwestycji zagranicznych oraz Ograniczenia w handlu mogą spowodować stopniowe osłabianie rosyjskiej gospodarki. Jednym z największych wyzwań będzie zastąpienie importowanych technologii i produktów, co może być trudne do osiągnięcia w krótkim czasie. Wojna na Ukrainie doprowadziła do globalnego kryzysu energetycznego. Rosja była jednym z największych dostawców ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla na światowe rynki, a sankcje i wojna zakłóciły dostawy tych surowców, co spowodowało gwałtowne wzrosty cen. Europa, która była szczególnie uzależniona od rosyjskiego gazu, musiała poszukać alternatywnych źródeł energii, co doprowadziło do wzrostu cen i ryzyka niedoborów w zimie. Inflacja, która już przed wojną zaczęła rosnąć z powodu pandemii COVID, osiągnęła nowe rekordy w wielu krajach. Wzrost cen energii wpłynął na ceny żywności, transportu i innych podstawowych dóbr co spowodowało spadek realnych dochodów gospodarstw domowych i naślenie niepokojów społecznych. W odpowiedzi na te wyzwania wiele krajów, zwłaszcza w Europie, podjęło działania mające na celu zwiększenie niezależności energetycznej, rozwijanie odnawialnych źródeł energii oraz dywersyfikację dostaw. Jednak te zmiany wymagają czasu i inwestycji, co oznacza, że kryzys energetyczny. Może trwać jeszcze przez kilka ładnych lat. Wojna na Ukrainie i wynikające z niej sankcje mają również długoterminowe implikacje dla globalnej gospodarki. Świat, który był coraz bardziej zglobalizowany, teraz staje przed wyzwaniem deglobalizacji i przynajmniej fragmentacji globalnych łańcuchów dostaw. Kraje i przedsiębiorstwa zaczynają myśleć nad swoimi strategiami produkcyjnymi i handlowymi, starając się uniezależnić od ryzykownych dostawców i regionów. To zjawisko może prowadzić do powstania nowych bloków handlowych i gospodarczych, w których kraje będą ściślej współpracować w ramach sojuszy politycznych i ekonomicznych. Możemy również obserwować wzrost protekcjonizmu i barier handlowych, co w dłuższej perspektywie może osłabić globalny wzrost gospodarczy. W skrócie, wojna rosyjsko-ukraińska zmieniła nie tylko układ sił w Europie, ale również wpłynęła na globalną gospodarkę, tworząc nowe wyzwania i redefiniując dotychczasowe relacje handlowe i energetyczne. Konsekwencje tych decyzji odczują wszystkie narody, które, których budżety obronne wzrosły. W Polsce odczuwalny dobrobyt może się zmniejszyć, ponieważ Większe wydatki na zbrojenia oznaczają mniej środków na inne potrzeby społeczne. Wielu z nas może nie być stać na zakup wymarzonego domu czy samochodu, a koszty życia mogą wzrosnąć. Wyprodukowana i zakupiona broń będzie stanowić dodatkowe obciążenie budżetowe. Ale pamiętajmy: im więcej posiadamy broni i przeszkolonych żołnierzy do jej obsługi, tym mniejsze jest ryzyko wystąpienia kolejnego konfliktu. Wojny, choć są uznawane za najbardziej niszczycielskie i tragiczne w swoich skutkach wydarzenia, to od wieków były źródłem zysków dla pewnych grup i sektorów gospodarki. W przypadku wojny rosyjsko-ukraińskiej korzyści czerpią przede wszystkim firmy zbrojeniowe, korporacje energetyczne, a także inne podmioty gospodarcze, które potrafią wykorzystać chaos i zmiany, jakie wojna przynosi. Często dzięki wojnie firmy i instytucje spoza sektora militarnego otrzymują niemal z nieba biznesowe szanse, których na próżno byłoby szukać w czasach pokoju. Weźmy na przykład eksport ukraińskiego zboża i innych produktów rolnych do krajów Unii Europejskiej przed wybuchem wojny, przed wybuchem wojny było to nie do pomyślenia, aby często skażone zabronionymi chemikaliami produkty spożywcze trafiały na unijne rynki. A dzisiaj proszę bardzo. Największymi beneficjentami wojen są od wieków firmy związane z przemysłem zbrojeniowym. Od zawsze jest on główną siłą napędową zysków wojennych. Wojna generuje ogromne zapotrzebowanie na broń, amunicję i sprzęt wojskowy. Dla przemysłu zbrojeniowego każda wojna to nie tylko szansa na zbyt produktów, ale także na zwiększenie zamówień, modernizację arsenałów oraz przetestowanie nowych technologii na polu walki. Amerykańskie koncerny zbrojeniowe takie jak Lockheed Martin, Raytheon, Raytheon Technologies, Northrop Grumman i General Dynamics odnotowały znaczny wzrost zamówień od czasu wybuchu wojny. Dostawy systemów rakietowych, dronów, pojazdów opancerzonych i innego sprzętu wojskowego na Ukrainę oraz zwiększenie zamówień od państw członkowskich NATO przyczyniły się do wzrostu ich przychodów. Na przykład systemy rakietowe HIMARS dostarczone na Ukrainę przez USA stały się symbolem skuteczności zachodniej broni w konflikcie i jednocześnie generatorem znacznych zysków dla ich producenta. Wzrost sprzedaży nie ogranicza się tylko do bezpośrednich dostaw na front. Kraje, które wcześniej zmniejszały swoje wydatki na obronność, teraz zaczynają modernizować i zwiększać swoje siły. I to w obawie przed rozszerzeniem konfliktu. To oznacza nie tylko jednorazowe zakupy, ale także długoterminowe kontrakty serwisowe, szkoleniowe oraz dostawy części zamiennych. Kolejnym graczem na arenie wojennej są korporacje energetyczne, które są jednym z największych beneficjentów kryzysu surowcowego. Rosja jest jednym z największych dostawców ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla na świecie. Sankcje nałożone na rosyjskie surowce oraz próby uniezależnienia się od rosyjskich dostaw. Przez kraje europejskie spowodowały gwałtowne wzrosty cen tych surowców na światowych rynkach. Firmy naftowe i gazowe, takie jak ExxonMobil, Chevron, BP, Shell, a także mniejsze firmy zajmujące się eksploatacją surowców w innych częściach świata, skorzystały na wzroście cen. W szczególności firmy zajmujące się wydobyciem i eksportem gazu skroplonego LNG. Odnotowały one znaczny wzrost zysków, ponieważ Europa zaczęła intensywnie poszukiwać alternatywnych źródeł dostaw gazu. Również firmy zajmujące się produkcją i sprzedażą węgla skorzystały na wojnie, gdyż w obliczu kryzysu energetycznego wiele krajów tymczasowo powróciło do węgla jako do źródła energii. Dodatkowo przerwy w dostawach i zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw spowodowały wzrost cen surowców, co Przełożyło się na wyższe przychody dla firm energetycznych. Choć może to się wydawać odległe, ale już teraz firmy budowlane i inżynieryjne zaczynają przygotowywać się do potencjalnych zysków z odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny. Odbudowa zniszczonej infrastruktury dróg, mostów, szpitali, szkół, domów mieszkalnych będzie wymagała ogromnych nakładów finansowych i zaangażowania licznych firm z branży budowlanej. Firmy z całego świata, w szczególności z Europy i Stanów Zjednoczonych, mogą liczyć na lukratywne kontrakty finansowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, takie jak Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz organizacje rządowe. Te kontrakty nie tylko przyniosą zyski firmom, ale również wpłyną na wzrost zatrudnienia w branży budowlanej. Wojna na Ukrainie przyniosła również zwiększone zainteresowanie technologiami wojskowymi. W tym systemami informatycznymi, komunikacyjnymi oraz technologiami związanymi z cyberbezpieczeństwem. Ataki cybernetyczne stały się jednym z elementów walki, a ochrona przed nimi stała się priorytetem dla wielu państw i firm. Firmy zajmujące się produkcją oprogramowania do zarządzania systemami obronnymi, takimi jak Palantir Technologies, oraz korporacje zajmujące się cyberbezpieczeństwem, takimi jak CrowdStrike czy FireEye, Odnotowały wzrost zamówień. Państwa, obawiając się cyberataków, zwiększyły swoje inwestycje w zabezpieczenia informatyczne, co przekłada się na większe zyski dla tych firm technologicznych. Dodatkowo rozwój dronów, systemów sztucznej inteligencji do analiz danych wywiadowczych, a także rozwój systemów satelitarnych stał się kluczowym elementem współczesnego pola walki, co oczywiście napędza popyt na technologię w sektorze obronnym. I telekomunikacyjnym. Nie można też zapomnieć o roli spekulantów i inwestorów finansowych, którzy często zarabiają na niepewności rynkowej wywołanej wojną. Wzrost cen surowców, zmienność kursów walutowych oraz niepewność na rynkach akcji i obligacji tworzą okazję do zysków dla tych, którzy potrafią odpowiednio za... zareagować na zmieniającą się sytuację rynkową. Fundusze hedgingowe oraz inni inwestorzy o dużym apetycie na ryzyko często wykorzystują sytuacje kryzysowe do zarabiania na różnicach cenowych, kontraktach terminowych oraz opcjach. Choć ich działalność nie jest tak widoczna jak zyski firm zbrojeniowych czy energetycznych, wpływają one na globalne rynki finansowe i mogą czerpać znaczne zyski z niestabilnej sytuacji. Ekonomia wojny to złożona dziedzina, która Analizuje, jak konflikt zbrojeniowy wpływa na gospodarkę kraju. Wojna rosyjsko-ukraińska, jak każdy konflikt na dużą skalę, ma dalekosiężne konsekwencje gospodarcze, które obejmują zarówno bezpośrednie skutki dla walczących stron, jak i szersze implikacje dla globalnej gospodarki. Ekonomia wojny zaczyna się od analizy bezpośrednich kosztów konfliktu, które są ogromne, zarówno dla Ukrainy, jak i Rosji. Dla Ukrainy wojna oznacza natychmiastowe załamanie gospodarki, spadek produkcji przemysłowej, zniszczenie infrastruktury oraz ogromne straty ludzkie. Szacuje się, że bezpośrednie koszty wojny dla Ukrainy w postaci zniszczeń materialnych i utraty dochodów wynoszą setki miliardów dolarów. Rosja, choć do tej pory uniknęła zniszczeń na swoim terytorium, Poniosła ogromne koszty związane z finansowaniem operacji wojskowych, utratą dochodów z eksportu, a także kosztami wynikającymi z sankcji gospodarczych nałożonych przez Zachód. Rosyjski budżet musiał zostać zasilony rezerwami walutowymi, a Bank Centralny Rosji musiał podejmować nadzwyczajne kroki, aby zapobiec upadkowi rubla i stabilizować całą gospodarkę. W obu krajach wojna spowodowała również wzrost bezrobocia, inflacji oraz spadek standardów życia, co długoterminowo może prowadzić do poważnych problemów społecznych i politycznych. Jednym z kluczowych aspektów ekonomii wojny jest modernizacja gospodarki wojennej, czyli przestawienie przemysłu i gospodarki na potrzeby wojskowe. Dla Ukrainy oznacza to konieczność przekształcenia przemysłu cywilnego w produkcję wojskową, co wiąże się z ogromnymi kosztami oraz ryzykiem, Dalszej deindustrializacji kraju. Zasoby, które mogłyby być wykorzystane do odbudowy gospodarki, muszą być teraz przeznaczone na potrzeby wojenne. Rosja, posiadając większy i bardziej zdywersyfikowany przemysł, ma większe możliwości mobilizacji gospodarki wojennej, chociaż również napotyka się na liczne problemy związane z sankcjami i brakiem dostępu do nowoczesnych technologii. W obu krajach mobilizacja wojskowa oznacza również przesunięcie zasobów ludzkich z sektora cywilnego do wojskowego, co prowadzi do spadku wydajności gospodarczej, no i pogorszenia się całej sytuacji ekonomicznej. Sankcje gospodarcze nałożone na Rosję przez kraje zachodu miały na celu osłabienie rosyjskiej gospodarki i zmuszenie Kremla do zmiany polityki, jednakże sankcje te miały również szerokie konsekwencje dla globalnej gospodarki. Ograniczenia w handlu z Rosją spowodowały wzrost cen surowców, zakłóciły globalne łańcuchy dostaw i zwiększyły presję inflacyjną na całym świecie. Dla Europy, która była szczególnie zależna od rosyjskich surowców energetycznych, sankcje oznaczały konieczność szybkiego przestawienia się na alternatywne źródła energii, co z kolei wiązało się z ogromnymi kosztami inwestycji w infrastrukturę energetyczną oraz podwyższenie cen dla konsumentów. W dłuższej perspektywie sankcje mogą prowadzić do powstania nowych sojuszy gospodarczych, w których Rosja będzie bardziej zintegrowana z gospodarkami azjatyckimi, kosztem swoich tradycyjnych partnerów z Europy. Wojna na Ukrainie przyczyniła się do globalnej inflacji, szczególnie w sektorze energetycznym i rolnym. Rosja i Ukraina są, jednym, są jednymi z największych eksporterów zbóż. A zakłócenia w dostawach z regionu Morza Czarnego doprowadziły do gwałtownych turbulencji cen żywności na całym świecie. Inflacja napędzana wzrostem cen surowców stała się globalnym problemem, zmuszając banki centralne do podnoszenia stóp procentowych, co z kolei hamuje wzrost gospodarczy i zwiększa ryzyko recesji w wielu krajach. Kryzys surowcowy wywołany wojną może również doprowadzić do długoterminowych zmian w globalnej produkcji i handlu. W tym do większej samowystarczalności energetycznej i żywnościowej wielu krajów, co jednak wymagać będzie znacznych inwestycji. Wojna rosyjsko-ukraińska zmusiła firmy na całym świecie do przemyślenia swoich strategii dotyczących globalnych łańcuchów dostaw. Zakłócenia wywołane wojną pokazały, jak wrażliwe mogą być międzynarodowe sieci produkcji. W rezultacie wiele firm zaczyna przenosić produkcję bliżej swoich głównych rynków lub dywersyfikować dostawców, aby zminimalizować ryzyko przerwania łańcucha dostaw w przyszłości. Te zmiany mogą prowadzić do powstania nowych centrów produkcji, które będą bardziej odporne na zakłócenia geopolityczne. Jednocześnie deglobalizacja lub regionalizacja produkcji może wpłynąć na wzrost kosztów produkcji i ograniczenie efektywności gospodarek, które przez dekady czerpały korzyści z taniej i szybkiej produkcji na Dalekim Wschodzie. W sumie wojna na Ukrainie oprócz bezpośrednich kosztów dla wszystkich stron wywołała szerokie konsekwencje gospodarcze na całym świecie, które będą odczuwalne jeszcze przez wiele lat. Zmiany, które zachodzą w globalnej ekonomii wojny mają potencjał do przekształcania nie tylko układów politycznych, ale również i sposobu funkcjonowania gospodarki światowej. Słuchajcie Państwo, ale pomoc Ukrainie przez kraje Zachodu jest często przedstawiana jako wyraz solidarności międzynarodowej, jednakże za tym szlachetnym gestem kryje się skomplikowana rzeczywistość finansowa. Znaczna część pomocy, jaka, jaką Ukraina otrzymuje, ma charakter zwrotny. Są to pożyczki, które Ukraina będzie musiała spłacać w przyszłości. Warto zastanowić się, co to oznacza dla kraju, który już teraz zmaga się. Z, ogrom, z ogromnymi problemami gospodarczymi. Ukraina przed wybuchem wojny nie była w najlepszej sytuacji finansowej. Jej gospodarka była w dużej mierze uzależniona od eksportu surowców, takich jak zboże i metal, co czyniło ją podatną na zmiany cen na światowych rynkach. Dług publiczny Ukrainy przed wojną wynosił 60% PKB, co i tak stanowiło wyzwanie dla kraju o tak niskiej sile gospodarczej. Wojna spowodowała jednak drastyczne pogorszenie sytuacji ekonomicznej. Przemysł zbrojeniowy i inne sektory kluczowe dla gospodarki zostały zniszczone lub znacznie osłabione, co doprowadziło do spadku PKB o kilkadziesiąt procent w ciągu kilku lat. W tej trudnej sytuacji Ukraina zmuszona była przyjmować pomoc zewnętrzną na warunkach dyktowanych przez kredytodawców, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy. Pożyczki te, choć niezbędne do przetrwania, niosą za sobą surowe warunki spłaty, które w długiej perspektywie mogą przytłoczyć ukraińską gospodarkę i wprowadzenia reform strukturalnych, które mogą być bardzo bolesne dla ukraińskiego społeczeństwa. Zachodnie kraje, w szczególności Stany Zjednoczone i członkowie Unii Europejskiej, udzielając Ukrainie pożyczek, zabezpieczają swoje interesy na przyszłość. Każdy kredyt udzielony Ukrainie, to narzędzie nacisku, które może być wykorzystywane do kształtowania polityki tego kraju w kolejnych dekadach. Oznacza to, że Ukraina, nawet po zakończeniu wojny, będzie w dużej mierze zależna od decyzji podejmowanych w stolicach zachodnich państw. Dług ten może stać się instrumentem, który pozwoli Zachodowi na wpływanie na politykę wewnętrzną i zewnętrzną Ukrainy, a także na proces prywatyzacji jej aktywów. Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre z udzielanych pożyczek mogą być uważane za lichwiarskie. Warunki tych kredytów mogą być niezwykle niekorzystne dla Ukrainy, a ich spłata będzie obciążać przyszłe pokolenia. W praktyce oznacza to, że Ukraina będzie zmuszona sprzedać swoje najcenniejsze zasoby, aby spłacić długi, co może prowadzić do wyprzedaży majątku narodowego. Proces ten może przypominać to, co miało miejsce w Grecji po kryzysie finansowym, gdzie. Znaczna część infrastruktury publicznej została sprywatyzowana w wyniku nacisków międzynarodowych wierzycieli. W rezultacie dług Ukrainy staje się poważnym zagrożeniem dla jej suwerenności gospodarczej i politycznej. Każda decyzja o przyjęciu nowego kredytu powinna być dokładnie przemyślana, aby uniknąć sytuacji, w której kraj stanie się zakładnikiem swoich wierzycieli. O korupcji na Ukrainie wspominałem już w moich materiałach wielokrotnie. Korupcja na Ukrainie to problem, który istniał na długo przed wybuchem wojny. Jednak konflikt zbrojny tylko pogłębił ten patologiczny stan rzeczy. Ukraina od lat zmaga się z endemiczną korupcją, która przenika wszystkie warstwy społeczne, od najniższych szczebli administracji, aż po najwyższe poziomy władzy. Korupcja jest zjawiskiem tak powszechnym, że wielu Ukraińców traktuje ją jako nieodłączny element codziennego życia. W ciągu ostatnich dekad Ukraina podejmowała różne próby walki z korupcją, w tym powoływanie specjalnych agencji antykorupcyjnych i wprowadzanie reform mających na celu zwiększanie przejrzystości działań rządu. Niemniej jednak skuteczność tych działań była ograniczona. Przykładem jest tu powołanie Narodowego Biura Antykorupcyjnego NABU, które miało na celu zwalczanie korupcji na najwyższych szczeblach władzy. Mimo pewnych sukcesów, Nabu często spotykało się z oporem ze strony polityków i oligarchów, którzy starali się torpedować jego działania. Wojna otworzyła jednak nowe korzystne warunki dla korupcji. Ogromne sumy pieniędzy, które płyną na Ukrainę w formie pomocy wojskowej i humanitarnej stanowią łakomy kąsek dla tych, którzy chcą się wzbogacić kosztem państwa. Afery korupcyjne związane z zakupem uzbrojenia, nadużycia przy rozdysponowywaniu środków pomocowych, a także korupcja w wojsku to tylko wierzchołek góry lodowej. Często dochodzi do sytuacji, w których pieniądze przeznaczone na zakup broni po prostu znikają, a broń pojawia się tylko na papierze. Znanym przypadkiem korupcji na Ukrainie jest sprawa ministra obrony, który został oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Oskarżenia te obejmowały defraudację funduszy publicznych, które miały być przeznaczone na zakup uzbrojenia. Minister został zmuszony do ustąpienia ze stanowiska, ale skala problemu wskazuje, że korupcja na Ukrainie jest zjawiskiem systemowym, a nie przypadkowym. Korupcja na Ukrainie nie ogranicza się tylko do sfery wojskowej. Zjawisko to przenika również inne sektory gospodarki. Takie jest. Takie jak rolnictwo, służba zdrowia czy budownictwo. W jednym z ostatnich skandali ujawniono, że ministerstwo odpowiedzialne za zakup gruntów rolnych było zamieszane w aferę, w której zakupione ziemię, zakupiono ziemię po znacznie zawyżonych cenach, a różnica trafiła do prywatnych kieszeni urzędników. Korupcja stanowi poważne wyzwanie dla przyszłości Ukrainy, ponieważ Podważa zaufanie społeczeństwa do instytucji państwowych i osłabia efektywność pomocy międzynarodowej. Jeżeli Ukraina nie poradzi sobie z tym problemem, może to utrudnić jej dalszą integrację z Unią Europejską i NATO, które stawiają na przejrzystość i praworządność jako kluczowe warunki współpracy. Przyszłość Ukrainy po zakończeniu wojny jest pełna wyzwań i niepewności. Wojna zniszczyła dużą część infrastruktury kraju, osłabiła gospodarkę i spowodowała ogromne straty ludzkie. Wiele milionów Ukraińców uciekło ze swojego kraju z obawy o własne lub swoich bliskich życie. Ludzie ci uciekali za granicę, co dodatkowo osłabiło potencjał demograficzny kraju. W 2023 roku populacja Ukrainy zmniejszyła się do około 37 milionów, w porównaniu do prawie 52 milionów w 1990 roku. To dramatyczny spadek, który stawia pod znakiem zapytania zdolność Ukrainy do odbudowy i rozwoju. Jednym z kluczowych wyzwań, przed którymi stanie Ukraina, będzie odbudowa gospodarki. Będzie to wymagało nie tylko ogromnych nakładów finansowych, ale też przeprowadzenia głębokich reform strukturalnych. Ukraina będzie musiała zmodernizować swoje rolnictwo, przemysł i usługi, aby stać się konkurencyjnym graczem na rynku międzynarodowym. W tym celu konieczne będzie przeciągnięcie zagranicznych inwestycji, co z kolei wymaga poprawy klimatu biznesowego i walki z korupcją. Ukraina będzie również musiała zmierzyć się z problemem zadłużenia, o którym wspominałem wcześniej. Spłata gigantycznych długów zaciągniętych w czasie wojny będzie stanowiła ogromne obciążenie dla budżetu państwa. W tej sytuacji Ukraina może być zmuszona do sprzedaży swoich aktywów narodowych, takich jak porty, linie kolejowe, przedsiębiorstwa energetyczne, a nawet zasoby naturalne. Proces prywatyzacji może być bardzo kontrowersyjny, zwłaszcza jeżeli będzie przeprowadzany pod presją międzynarodowych kredytodawców. Warto również zauważyć, że Ukraina będzie musiała zmierzyć się z wyzwaniem reintegracji milionów uchodźców, którzy obecnie przebywają za granicą. Wielu z nich może nie chcieć wrócić do kraju, zwłaszcza jeżeli sytuacja gospodarcza i polityczna na Ukrainie nie ulegnie znaczącej poprawie. Brak rąk do pracy może poważnie utrudnić proces odbudowy, co z kolei może prowadzić do dalszej stagnacji gospodarczej. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów przyszłości Ukrainy będzie jej stosunek do Zachodu. Ukraina jednoznacznie opowiedziała się za integracją z Unią Europejską i NATO, jednak droga do osiągnięcia tych celów będzie długa i wyboista. Ukraina będzie musiała spełnić szereg wymogów, takich jak. Reforma sądownictwa, walka z korupcją, poprawa praw człowieka i wzmocnienie instytucji demokratycznych. Proces ten będzie wymagał ogromnych wysiłków i determinacji ze strony ukraińskich władz i społeczeństwa. Jednocześnie Ukraina będzie musiała zbalansować swoje relacje z Rosją, która pozostanie kluczowym graczem w regionie. Zakończenie wojny nie oznacza, że relacje ukraińsko-rosyjskie ulegną normalizacji, wręcz przeciwnie, mogą one Pozostać napięte przez wiele lat, co będzie stanowiło wyzwanie dla ukraińskiej polityki zagranicznej. Ukraina będzie musiała prowadzić dyplomację na najwyższym poziomie, aby zabezpieczyć swoje interesy i uniknąć dalszej destabilizacji. Ostatecznie przyszłość Ukrainy będzie zależała od tego, jak kraj poradzi sobie z odbudową, reformami i integracją z Zachodem. Będzie to długa i trudna droga pełna wyzwań, ale także Pełna szans na stworzenie nowoczesnego demokratycznego państwa, które będzie w stanie sprostać wymaganiom XXI wieku, jednak aby to osiągnąć, Ukraina będzie musiała dokonać wielu trudnych wyborów i zmierzyć się z wieloma przeszkodami.